Państwa Chrystusowo, drogie siostry zakonne, umiłowani bracia i siostry. Z wielką radością staję wśród Was i za świętym Pawłem powtarzam słowa posłowienia skierowane do wspólnoty w Efezie, a dzisiaj kierowane do naszej wspólnoty parafialnej. Łaska Wam i pokój od Boga naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Ufam, że wizytacja to właśnie taki czas łaski pozwalający podsumować i spojrzeć na wspólnotę parafialną jako na grono ludzi zjednoczonych wokół Chrystusa i Ewangelii. Wizytacja to czas nie tylko spotkania i rozmowy, ale to przede wszystkim czas głoszenia Słowa Bożego. To czas wspólnej katechezy. W Ewangelii świętego Mateusza znajdujemy taką wypowiedź Jezusa. Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może ukryć się miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku by świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Zatem możemy wywnioskować z tych słów, że zadaniem naszym jest być solą dla ziemi i światłem dla świata. Zastanówmy się przez chwilę w czasie wizytacji, co mamy zrobić, by być solą i światłem dla świata. Żeby to zrozumieć, trzeba odkryć znaczenie tych dwóch obrazów, które daje nam Jezus Chrystus. Sól jest potrzebna człowiekowi codziennie. Sól, która nadaje smak temu wszystkiemu, co gotujemy, co wypiekamy i co zjadamy. Sól nadaje smak. Ziemniaki bez soli są niesmaczne, ale te same ziemniaki posolone mają smak i nie nudzą się nigdy i zawsze smakują tak samo. Gdy upieczemy chleb bez soli, on jest bez wyrazu. Natomiast gdy do tego chleba dosypiemy soli, ma już swój smak i nigdy się nad nim przeje. I tak jest ze wszystkim. Dlatego, gdy Jezus mówi, wy jesteście solą ziemi, to znaczy nadajecie smak, nadajecie ton wierze i życiu Kościoła. Jesteście tymi, którzy będą dla innych wzorem, którzy zasmakują wiary patrząc na was, widząc w was dobrego człowieka, odkrywając w nas postawę miłości. Tej miłości, której uczy nas Jezus Chrystus. Miłości najpierw w siebie, a potem miłości tych, którzy będą wokół nas. Być solą dla ziemi, to być znakiem tej, smakiem tej ziemi, sensem życia, znakiem dla innych. I to jest pierwsze odkrycie znaczenia bycia solą dla ziemi. Drugie spojrzenie na sól to powrót do dawnych czasów, kiedy nie było lodówek, kiedy w beczkach wbijało się mięso i słoniłem sól. Przechowywało się je potem w piwnicach, a sól zatrzymywała świeżość. Pozwalała, by to, co będzie służyło człowiekowi i dodawało siły naszemu ciału, było świeże. Jakże długo można było korzystać z tego, co było zakonserwowane w sól. Jeśli dziś odkrywamy takie znaczenie soli, takie zastosowane w życiu, to my mamy być tymi, którzy będą przechowywać świeżość wiary. Którzy będą zawsze mieli w sobie wiarę, o której mówili poganie w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Zobaczcie na chrześcijan, jak oni się miłują, jak są dla siebie życzliwi, jak siebie nawzajem wspierają, jak jeden drugiego przemiona nosa.
Zobaczcie na pierwszych chrześcijan, jak oni z miłości dla Boga potrafili znieść cierpienie oraz przyjąć śmierć, która nie jest dla nich zakończeniem ziemskiej wędrówki, ale jest radością wkraczania w wieczność. Jest radością przekraczania progu domu Ojca. To może spowodować wiarę, którą mamy w sobie. Ta świeża, ta ciągle jednakowa wiara, wiara oparta na miłości. To jest obraz soli, który Jezus wpisuje w Twoje i moje życie. Dokładając jeszcze obraz światła, bez którego jakże trudno jest kroczyć w ciemności, nawet gdy znamy swój dom, a braknie nam światła, zanim zapalimy świeczkę. Jak trudno jest poruszać się człowiekowi w ciemności. Ale gdy mamy nawet najmniejszy blask zapałki, teraz komórki, potrafimy odkryć drogę i bezpiecznie iść do przodu. Wiedząc, że nic nas nie zaskoczy, bo widzimy każdą przeszkodę, bo dostrzegamy to, co człowiek mógłby postawić na naszej drodze. Uchronimy się przed zasadzką człowieka i tego, który jako zły staje na drodze naszego życia. Drodzy bracia i siostry, a teraz przełóżmy ten obraz soli i światła na bardzo konkretne świadectwo naszego życia. Święty apostoł w liście do Kolosa napisał: jako więc wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdecznym miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśli by ktoś miał zarzut przeciw drugiemu. Jak Pan wybaczy wam, tak i wy. Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości, a sercami naszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym ciele. I bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusa niech was przebywa z całym swym bogactwem. Z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Apostoł Paweł, który wybiera Jezusa jako dorosły człowiek, jako wykształcony faryzeusz, on sam mówi: przyobleczcie się w szatę miłosierdzia, dobroci, miłości, pokory, cierpliwości, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem. Ale na tę szatę narzućcie jeszcze jedno okrycie miłości dla siebie nawzajem. To te słowa doskonale tłumaczą bycie sobą i światem. To jest zadanie, które musimy wypełnić dzień po dniu, myśl słów Jezusa. Bądźcie wierni w małych rzeczach, a nad wielkimi was postawię. Małe rzeczy to każdy dzień naszego życia. To te 24 godziny, które wybija zegar w rytmie czasu każdego z nas. To każda minuta ta dobrze wykorzystana, ale również i zmarnowana przez nas. To jest ten czas, który daje nam Bóg, byśmy odrobili zadanie bycia świętym poprzez myśl, mowę i postępowanie. Dlaczego mam tak postąpić? Dlaczego mam być światłem dla świata, solą dla ziemi? Dlaczego mam miłować bliźniego jak siebie samego, a Boga całym swoim sercem i całą duszą? Dlaczego mam tak czynić? W książce pod tytułem Śmierć i umieranie, która powstała na podstawie rozmów z setkami ludzi, którzy przeszli przez śmierć kliniczną i na nowo ożyli, jeden po drugim stwierdzają, że podczas tego doświadczenia śmierci klinicznej przed ich oczami przesunął się obraz całego życia.
Przypominało to oglądanie filmu, który zarejestrował to, czego dokonaliśmy. Śmierć kliniczna to bardzo krótka chwila, ale człowiek zdąży obejrzeć całe swoje życie, bo wymiar czasu z tamtej strony jest inny, poczucie czasu wieczności jest inne niż tu na ziemi. Autorka pyta ludzi, jakie wywarło na nich wrażenie oglądanie tego filmu o swoim życiu. Wielu spośród wypowiedzi przytoczę jedno. Kiedy dochodzisz do tego punktu na końcu czarnego tunelu, do tego światła, które emanuje ogromnym dobrem, w które chcesz wejść, w którym chcesz zatopić siebie, widzisz, że liczą się tylko dwie rzeczy. Służba, którą świadczyłeś innym, oraz miłość. Wszystkie inne rzeczy, które przypisujemy tak wielką wartość, jak sława, pieniądze, prestiż i władza, są bez znaczenia. Mówi o tym człowiek, który stanął na progu wieczności. Dostrzegł wartość, którą można wnieść tam, na tamtą stronę życia. Dostrzegł wartość i docenił służbę uświadczoną człowiekowi oraz miłość. Tu przypominają się nam słowa Jezusa, który mówił: gromadźcie sobie skarby, które ani złodziej nie ukradnie, ani mól nie zje, ani rdza nie zniszczy. Jezus nie mówi o czymś niematerialnym. Mówi o skarbie naszego ducha, o bogactwie naszego wnętrza, o ubogaceniu naszej duszy uczynkiem, postępowaniem, służbą i miłością. Tego nam nikt nie zabierze. Ukradną nam dorobek całego życia. Wichura może zniszczyć dom budowany całymi latami. Powódź zabierze to, co człowiek gromadził ciężko pracując. Ogień strawi doszczętnie wszystko to, co materialne. Ale nie jest w stanie ani wichura, ani woda, ani pożar zabrać nam tego, co jest wartością ducha, bo to jest w nas. Człowiek nam też tego nie ukradnie, bo to jest moim bogactwem. To ja sam znam szyb do sejfu mojej miłości, prawdy i nadziei. Jeśli mam być sobą na ziemi, światłem dla świata, znakiem miłości w świecie, jeśli pytam dlaczego, to właśnie dlatego, żeby móc przekroczyć spokojnie próg domu Ojca. W Księdze Powtórzonego Prawa zapisano słowa: widzicie, ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo, jeśli usłuchacie poleceń Pana Boga waszego, które ja wam dziś daję. Przekleństwo, jeśli nie usłuchacie poleceń Pana Boga waszego, jeśli odstąpicie od drogi, którą ja wam dzisiaj wskazuję, a pójdziecie za bogami obcymi, których nie znacie. Dziś te słowa niech również zabrzmią wśród nas, bo Bóg kładzie przed nami błogosławieństwo i przekleństwo i mówi, co będzie, kiedy człowiek wybierze błogosławieństwo, a co będzie, kiedy wybierze przekleństwo. Bóg nie nakazuje człowiekowi, nie mówi, nie wybiera za niego, ale daje mu wybór, daje mu wolną wolę. Co dziś wybierzesz, bracie i siostry? Błogosławieństwo czy przekleństwo? Jeśli weźmiesz błogosławieństwo, to weź ze sobą dziś do wieczernika Boże przykazanie. Jeśli weźmiesz przekleństwo, to pamiętaj, że jest to Twój wybór i świadome wyciągnięcie ręki po złu. Na progu wizytacji niech te ewangeliczne obrazy i pouczenia apostolskie pobudzą refleksję nad Twoim życiem i życiem Twojej parafii. Czy jako chrześcijanin jesteś przyczyną radości i dobra, jak we wspólnocie parafialnej i w swojej miejscowości? Czy wybrałeś błogosławieństwo i dlatego jesteś błogosławieństwem dla innych?
Czy może idziesz drogą przekleństwa i jesteś ulęknany? Stawiając te pytania, życzę Wam wszystkim, abyście okazali się błogosławieństwem, czyli szczęśliwą wspólnotą Jezusa Chrystusa.